słuchajcie, jedziemy i jedziemy i jedziemy i cały czas wygląda to tak samo i jedziemy już od kilku godzin. Mario, daleko jeszcze? Mario, daleko jeszcze? Zaraz powiesz daleko jeszcze, to cię wysadzę. Ale Mario, daleko jeszcze? Wysadzę się z tego samochodu. Dzień dobry! Dzień dobry! Procedury, proszę panią. Słuchajcie, kochani, to jesteśmy na torze Koszalin. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Jest dzień przed zawodami, więc postanowiliśmy przyjechać, żeby skorzystać z możliwości treningu i ustawić sobie przełożenia. Więc tylko 2 godziny pojeździmy, nie będziemy katować samochodu, ale chcemy już jutro trenować, a nie ustawiać auto, więc dzisiejszy czas poświęcimy właśnie na to. Sprawdzamy takie rzeczy jak płyny, paliwo, zawieszenie, przygotowujemy tak już na oko pod ten tor. Przełożenia jeszcze nie wiemy, też wyliczyłem na oko, zobaczymy co wyjdzie. No, musimy się raz przejechać. Telemetria i wygrywamy. Paliwo się tak. Tak, właśnie tak, słuchajcie, tutaj panowie będą teraz, jak widzicie, przygotowują mi samochód. Będziemy robić to, co samochód będzie robił to, co najbardziej lubi, czyli dostanie dużo alkoholu, Tak. Rozrobione. Kochani, to podsumowanie pierwszego dnia. Powiem wam, jak to mniej więcej wyglądało. Przyjechaliśmy tutaj głównie, żeby ustawić przełożenia i zobaczyć w ogóle, jak ten tor wygląda, bo to jest nasz pierwszy raz. Więc no, popracowaliśmy troszeczkę na tym, ponieważ przełożenia zmienialiśmy aż 3 razy. Po pierwszych przejazdach, próbując czwórka, trójka, trójka, czwórka, różne kombinacje, stwierdziliśmy, że zmieniamy raz przełożenia. Zmieniliśmy te przełożenia, zaczęłam jeździć. Mariusz powiedział, że jeżdżę za mało agresywnie, że wszystko jest dobrze z przełożeniami. Ja twierdziłam, że nie do końca, że prosiłam go, żeby zmienił te przełożenia. On mówi spoko, w takim razie zmieniamy te przełożenia i na pół godziny przed końcem treningu, a mieliśmy raptem 2 godziny, ale tak jak mówię, tylko nam chodziło o to, żeby się dopasować do toru z przełożeniami, żeby mi się dobrze jeździło. Jutro będziemy szukać zon, bo tak naprawdę nawet nie wiem do końca, gdzie są te zony. No i zmienił mi na pół godziny przed końcem treningu przełożenia, no i to było to. Więc nie wiem, gdzie są zony, jestem tutaj po raz pierwszy, natomiast myślę, że te ustawienia samochodu, które są w tym momencie, są naprawdę bardzo fajne i będzie mi się tutaj dobrze jeździło, więc z optymizmem myślę na temat dnia jutrzejszego. Jest spoko. Siadam z powrotem do samochodu i będę gotowa do jazdy, jeżeli panowie wymienią mi koło.
Słuchajcie, skończyliśmy właśnie trening. Wiktor przygotowuje samochód. Kochani, jesteśmy właśnie po kwalifikacjach, które odbywają się na Drift Open w Parach. Więc mieliśmy parę jako kwalifikację i tę parę wygrałam. Więc już jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w top 16 i teraz możemy iść i odpoczywać i się delektować już tym dniem i pięknym słoneczkiem, bo jest naprawdę gorąco. Dzisiaj już właściwe zawody. Jak widzicie, ja znowu chodzę porozbierana, bo jest tak gorąco, że ciężko wytrzymać. W samochodach też jest naprawdę ciężko wytrzymać, dlatego cieszę się bardzo z mojego kłosierka. Powiem Wam, to jest tak świetne rozwiązanie i tak bardzo daje tutaj komfort to, że ja mam, jestem chłodzona i to, że mogę oddychać. No tutaj się działy różne sceny, włącznie z tym, czy niektórzy zasłabli. Więc naprawdę takie rozwiązanie jest mega, mega fajne. Teraz aktualnie jesteśmy po briefingu, jak słyszycie ten hałas, koledzy z pro jeżdżą i trenują do już zawodów. My chwilkę czekamy na swoją kolej, za jakieś pół godziny wsiadamy do samochodu i się dobrze bawimy, i jeździmy, i atakujemy. Więc trzymajcie kciuki. Zostaje kierowca Nissana 200 SX. 13, Jurek Wiesław!